Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Rzuć Na. Ja jestem Monika, ale mówcie mi Mori, ze mną jest Dominika, czyli Mrs. Propaganda. Dzień doberek. I będziemy kontynuować naszą rozmowę o Baldurze Trójce. Sporo tam, Dominika bardziej od strony tabletopowej, ja bardziej od strony CRPGowej. Także ogólnie od CRP plus znajomość starych Baldurów, znajomość świata Dominika, znajomość mechanik i to taka niemała znajomość mechanik, bo ja uważam, że ogromny szacun, bo Dominika też prowadzi sesję i tutaj grając, wiesz, grając jako sobie taka podrzędna osóbka, która za dużo w tabletopie za długo, za zbyt dawno nie grała, to tutaj zdolność, umiejętność prowadzenia i obeznanie z mechaniką to jest gdzieś tam, to jest następny poziom, nie? Z doświadczenia powiem, że to jest po prostu kwestia zagrania kilka razy i ogarnięcia i tam leci. No ale nie ma osób, które na przykład zostały do tego stworzone, a widzisz. Nie ma za co. Ojej. No, w każdym razie wracając do Baldura, postaramy się trochę bardziej trzymać tematu. Tak, bo ostatnio było dużo dygresji. Dużo dygresji, tak. To były przyjemne dygresje, ale jednak tak bardzo oscylujące wokół i odbiegające, że strasznie dużo weszłyśmy w dosy. Tutaj o dosach, o dosach będzie gdzieś tam porównanie Baldura do dosów, gdzie już ustaliłyśmy, że nie są podobne. Nie są, ja uważam, że nie są. Że nie są. U mnie brak doświadczenia, ale wracając do meritum sprawy, voice acting. Tak. Voice acting na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, bo oni też trochę inaczej zaczęli nagrywać. Później się wydarzyła niestety sytuacja na świecie i nie mogą jednocześnie obecnie aktorzy z tego, jakie mamy informacje, na przykład od Nila Newbona, oddzielnie jest nagrywany mock-up, oddzielnie są nagrywane dialogi, natomiast tutaj ten początek widać, dlatego im dużo dłużej się schodzi. Oni tak zakładali, że może pod koniec tego roku wypuszczą, ale niestety ze względu właśnie na tą sytuację pandemiczną nie wyszło, bo właśnie z voice actingiem jest chyba największy problem. Wszyscy jak pracują, znaczy większość jak pracuje zdalnie, to nie ma gdzieś tych interakcji. A tutaj interakcje są bardzo, bardzo dobrze zrobione. No voice acting jest na super poziomie, naprawdę. Tak jak powiedziałam do Moniki, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że ja zawsze będę wielką fanką Lazel, naprawdę. Boże, jest tak fajnie nagrana postać głosowo. Niestety wykaże się ignorancją. Nie wiem, jak nazywa się aktorka. Nie wiem, czy została ujawniona. W sensie wiemy na pewno, prawie na pewno, kto podkłada głos pod Gale'a i pod Shadowheart i chyba pod Astariona, a reszta to tak wiadomo, nie wiadomo. Nie zagłębiałam się w temat, natomiast wiesz, ponieważ tutaj Neil Newbon jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o Twitcha między innymi, no to tak wiesz. No tak, to jest wiadome. To jest wiadome i gdzieś tam sobie też tak samo gra w gry. Na przykład Resident Evil, gdzie pod Heisenberga podkładał głos, tak samo właśnie teraz gra w Resident Evil Village, więc tutaj dużo bardziej znany jest on społeczności. No dobrze, to znaczy, że nie muszę posypywać głowy popiołem, że nie wiem, jak nazywa się aktorka, której zawdzięczamy Lazel. Ale ja po prostu jestem wielką fanką tej osoby. Tak bardzo mi się Lazel podoba. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy są dobrze zagrani. Naprawdę, voice acting jest, chef's kiss. Fenomenalny. Ale Lazel, Boże, jaka Lazel jest cudowna. O Lazel. Nad Lazel porozpływasz się później, ale ja tutaj na przykład cioteczka Ethel, też super. No. Bardzo charakterystyczny głos Mintary, bo ona taki, wiesz, trochę androgeniczny typ, jednocześnie taki, wiesz, taka silna babka, jak to na drołkę przystało z Menzoberranzan, no bo wiemy, że ona jest Boenre, więc tutaj tak. Co tam, Shanksiu? Tak, ale na szczęście pan i władca jest w trybie po prostu za długo. Leżałem na prawym boku, teraz będę leżał na lewym, ale wolałam go skontrolować, czy on nagle nie stwierdzi, wypuść mnie, bo teraz będę chciał wyjść.
No. Nie, teraz będę spał. Nawet wracając, pojedyncze gobliny, te wtrącenia, no. to co mówiłam, że oni nawet taki jakiś pojedynczy, mało znany goblin, który ci mówi jedno zdanie, pomaga ci w imersji i to bardzo, bardzo. W zarysowaniu świata, w zarysowaniu sytuacji. Także dla mnie voice acting rzeczywiście jest super. No i jak już voice acting i mówiliśmy o mock-upie, no to mock-up. Każda postać dla mnie w pewnym sensie żyje. Bo każda ma swoją gestykulację, każda jest nagrywana, zwłaszcza jeżeli kompano wchodzi na podstawie swojego voice actora. Także dla mnie to jest właśnie ten następny poziom, jeżeli o CRPG chodzi. Tutaj Larian wybił się na wyżyny kreatywności i możliwości, bo oni specjalnie chyba pozatrudniali voice actorów z Anglii. No i tutaj technologia tak samo wprowadzona. No mega. W ogóle mock-up, fajnie, że coraz więcej gier to wprowadza, bo przecież jeszcze kilka lat temu było coś takiego, że jak gra była z mock-upem, to było wow. No, ale jeszcze do tego animacje, no bo to bez odpowiedniego oskurowania, to jeszcze swoją drogą. A tutaj nawet widać emocje na twarzach kompanów, to jest niesamowite, bo gdzieś tam miałeś na przykład tego, ja sobie zawsze wspominam, jak wyszedł pierwszy Wiedźmin, to było wow. To było po prostu wow. To było. No, natomiast tak jak patrzysz na niego z bliska, to normalnie... Nie. To już nie ten poziom. Ale to jest coś na rzeczy, bo na przykład... malutka dygresja, obiecuję. Jedna z moich ulubionych gier, Horizon Zero Dawn, gdzie główna bohaterka jest bardzo ładnie zrobiona. Naprawdę to jest ładny model, tylko że jak ona rozmawia, zwłaszcza w tej pierwszej części, no nie wiadomo jak będzie w drugiej, no bo druga to się w przyszłym roku dowiemy, ale bardzo często było tak, że jak są jakieś scenki, że ona rozmawia z jakąś postacią, to te emocje, które ma na twarzy, są tak niedopracowane, bo widać, że na przykład się śmieje, ale ten śmiech jest taki sztuczny, taki wiesz, i potem od razu ta twarz wraca do tego, wiesz, poziomu zero. A tutaj mamy takiego Baldura, gdzie nawet ta Taf, która czasami się tak miota biedna w kółko, bo tak, się zabagowała. Ale Taf niestety jest dla mnie trochę za mało reaktywna. Ale wiesz co, widziałam też, bo są mody i można grać, zobaczyć jak się gra Originem, tak samo jest mało reaktywny. Także nie widać za bardzo odczuć, jest po prostu taki standard gdzieś tam wbudowany. Szkoda, trochę szkoda, a z drugiej strony też to rozumiem, dlatego ja uważam, że tutaj silent protagonist w przypadku Baldura jest świetnym rozwiązaniem, bo sama dobierasz sobie uczucia, emocje i to jakbyś wypowiedziała daną kwestię. Tutaj sporo osób się nie zgadza, że silent protagonist to jest nie ten level, to jest cofnięcie się do tych starych CRPG-ów, ale ja uważam, że to jest właśnie najlepsze, ponieważ nie trzeba zwracać tak bardzo uwagi na animacje, odczucia i voice acting postaci. To się sprawdzało w przypadku Commander Shepard, ale Commander Shepard dla mnie jest trochę innym typem protagonisty, ze względu na to, że ona jest wojskowym i wszystko mówi po prostu, wiesz, trochę mechanicznie. I to w przypadku Commander Shepard działa bardzo. No tak, tak, bo to jest to, co mówiłam, że to jest tak jakby ten gotowy protagonista. Tak, który tak, dokładnie. Jakby dostajesz gotowego i to jest postać, ona jest taka i taka, koniec. A ty tylko możesz wpływać na decyzje, które podejmuje, czy wybierze A czy B. Tak. I to jest fajne. I tak, zgodzę się, że ten właśnie ten protagonista, ale mimo wszystko nawet ta Taf, która jest taka powiedzmy no niema i nieruchoma, ma trochę tej mimiki. Ma. Trochę widać przerażenie miejscami, zadowolenie. Tak, zmarszczenie brwi, takie... Gdzieś tam powątpiewanie, tak, no. Tak, więc tego nie jest dużo, bo to też ciężko zmokapować postać, którą ty sobie robisz w kreatorze, powiedzmy sobie szczerze, prawda? No bo nie ma twarzy, na której to zmokapujesz, ale nawet mimo to... Nie, dlatego jest tak mało twarzy Taf, ponieważ każda jest mokapowana. O, no proszę. Tak. O, no to fajnie. Ale wiesz, ale po prostu chodzi mi o to, że jakby Taf jako Taf nie musi być tak bardzo mokapowana jak ci NPC.
a NPC są fenomenalnie zmokapowani, no powiedzmy no. sobie szczerze. I rzeczywiście nawet te manieryzmy ruchów całego ciała, tak? Gdzie... Tutaj Shadowheart jest na przykład taka bardzo zamknięta, bardzo sztywna i to widać. Gale jest taki otwarty, to jest taki typ właśnie nauczyciela, że tutaj dużo gestykuluje. Mm-hmm. A Staryn to w ogóle jest dramatyczny, to jest drama queen pod każdym względem. No tak. Tutaj Laezel jest właśnie taka wojskowa, taka poukładana, mm-hmm. ostre ruchy. No to jest, wiesz, a Will jeszcze to jest taki bardzo otwarty. No to widać, to wszystko widać, no widać właśnie tak. i z mimiki trochę i właśnie z gestykulacji. Tak, nawet widać w tym, jak podchodzisz do Laezel, no jakby postać, na którą najbardziej zwróciłam uwagę, więc ją dam jako przykład i ona mówi to tak swoje prostuje. Quickly. Tak, tak, ona się tak prostuje, tak jakby była tak. gotowa do działania. Tak. Przyszłaś do mnie, coś ode mnie chcesz, działamy. A z drugiej strony Will, jak się do niego podchodzi, to tak... otwiera ramiona tak trochę, taki tak. robi ruch tymi ramionami, well met, tak no. jakby właśnie zapraszał cię, żebyś przyłączyła się do tej rozmowy z nim. I to jest fajne, ten mock-up jest tak dobry, no, tak jak ten voice acting, który jest na poziomie, no, mła, to mock-up też jest bardzo fajnie no. zrobiony. Bo to wpływa na całość i odbiór jest genialny. Tutaj jeżeli chodzi nawet, bo pominęłyśmy trochę odbiór świata, bardzo mi się właśnie też podoba całość, cały świat, animacja, wdrożenie, pokazanie tutaj wybrzeża mieczy chyba, tak? Bo to jest Sword Coast, tak się tłumaczy jako wybrzeże mieczy. Tak, wybrzeże mieczy, tak. No, więc tak. Nawet specjalnie pojechali do Hiszpanii, bo podobnoż wybrzeże mieczy było wzorowane na którejś plaży, nie pamiętam, czy hiszpańskiej, czy portugalskiej, ale specjalnie ludzie z Larian Studios pojechali tam, żeby zobaczyć. I ta plaża, na której lądujemy na samym początku, ma jak najbardziej przypominać właśnie to oryginalne, na którym się wzorowali wybrzeże. No proszę. No. Bardziej chyba portugalskie, bo to jednak Portugalia tak leży bardziej... od strony oceanu. No to Hiszpania też ma trochę morza. No ma całkiem spory, ale chodzi mi o to, że... Tak jakby trochę, Portugalia trochę bardziej, bo jest tak po tej stronie, no, a Hiszpania ma tak na górze i na tak, dole. Tak. No dobra, wiesz, większą, gdzie ta Hiszpania, gdzie ta Portugalia. No ważne, ale widzisz, taka ciekawostka, że w ogóle Larianowi się chciało, to już samo dla mnie w ogóle o Larianie będziemy rozmawiać gdzieś tam na samym końcu w podsumowaniu, ale ogromny szacun, że im się chciało aż tak bardzo wejść w ten świat. Zresztą no, sam Sven mówił, że on tutaj jest ogromnym fanem dedeków, zwłaszcza Spelljammera, gdzie może trochę wdrożymy sobie teorii spiskowych, znaczy spiskowych teorii, no po prostu jakieś tam teorii, które co może się wydarzyć, bo tutaj Spelljammer bardzo mocno nawiązuje właśnie do podróży między planami, jeżeli kojarzysz po prostu podręcznik do Spelljammera. Nie miałam okazji czytać, także nie będę się mędrkować. No, okay. No, ale jeżeli ktoś kojarzy, to tak, tutaj sporo jest właśnie a propos planów, a propos nautiloidów jednocześnie też. O, więc tak. Bardzo fajnie, że oni, bo to są ludzie z pasją, którzy tworzą też coś dla innych z pasją i tutaj też w nawiązaniu do tego, o czym nie wspominaliśmy, cały świat, który jest ukazany, czyli ten z Forgottena, z Zapomnianych Krain, jest prześwietnie pokazany i w tych książkach, które się znajduje gdzieś tam przypadkiem, które tak samo były książki w Baldurze 1-2, przez co można było poznać świat, przez jakieś tam kapliczki Salune, czy zniszczoną kapliczkę, gdzie byli szaranie. Także dla mnie to wszystko jest gdzieś tam fajnie opisane w świecie i osoba, która nawet za bardzo się nie zna na świecie Forgottena, ma okazję w to wejść. Znaczy, w ogóle fajne jest to, że to przedstawianie świata jest też robione poprzez miejsca i przedmioty, które spotykamy. Tak. I tak. Poprzez też NPC-ów w sumie, bo NPC też nam troszeczkę budują świat. To jest fajne z dwóch powodów, bo jeżeli jesteś bardzo ciekawa, to spędzisz czas, żeby to odkryć i masz poczucie takiej nagrody, że kurczę, chciałam wiedzieć, co to jest i dłubałam tak długo, aż się dodłubałam i dostałam odpowiedź, to jest fajne. A z drugiej strony, jak cię to nie interesuje, to po prostu to omijasz i idziesz dalej. No,
No. Bo jak ktoś nie ma ochoty, to wcale nie musi czytać tych książek. Tylko. Dokładnie. A że nie jest to wciskane na siłę, aczkolwiek tutaj na przykład pierwsze rzeczy, to co się zmieniło teraz na Nautiloidzie, to to, że na przykład wszyscy trallowie, niewolnicy ci Illithidów, mają medaliony absolutu. Sam absolut, w sensie sam ten medalion składa się z takich symboli, które posiada Martwa Trójka, więc od razu tutaj widać to nawiązanie, które gdzieś tam będzie bardzo mocne. I to jest super, a jednocześnie nie znając tego, nie wiedząc, przechodzisz przez to i nie jesteś w stanie wszystkiego wyłapać i będziesz później bardziej zaskoczony, jeżeli Larian tego dobrze nie zrobi, to możesz nie wiedzieć, o co chodzi w pewnym momencie. Mm-hmm. Tego się troszkę boję, to coś jak film z Wiedźmina. Jak był serial, było lepiej, ten z Żebrowskim, ale film po prostu był takim pomieszaniem i skrótami myślowymi, że nie byłeś w stanie nadążyć, jeżeli nie czytałeś książek Sapkowskiego. Mhm. No, to taka dygresja a propos, że tego jest dużo, cały świat zapomnianych krain jest tak ogromny, tych i potworów jest masa, i te, tak samo przecież i Amn, i Chalt, i gdzieś tam północ Fejrunu, i no, dużo tego jest i no. Nie zagłębiając się możesz po prostu, może cię ominąć część, która miałaby dużo więcej sensu w momencie, kiedy byłbyś zaznajomiony ze światem, przynajmniej w jakichś tam podstawach. To wszystko jest tak naprawdę zależne tutaj już w tym momencie od deweloperów, jak deweloperzy przedstawią ten świat, bo są takie gry, gdzie rzeczywiście to przedstawienie świata jest w taki sposób, jak powiedziałyśmy, w przedmiotach i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie to, co dostajesz ty jako gracz na tacy, jest wystarczające, żeby wyłapać sens i ogólny klimat. Tak. A jak sobie doczytasz, to jakby tylko plus dla ciebie, no bo dowiedziałaś się więcej. Wyłapujesz jakieś tam smaczki, aczkolwiek potrafią być też spore nieścisłości. Bo tutaj edycji było 5. No. Więc jednocześnie Larian uprawia też coś takiego jak homebrew. Więc to też nie jest miejscami takie oczywiste i wiesz, zaczynasz wchodzić na Forgotten Realms Wiki i zaczynasz się gubić, bo były rzeczy, o których wcześniej nie mówiono, albo nawet same drowy. Nagle się pojawiły Seldarin drowy i w ogóle nie wiedziałeś, o co chodzi. A teraz nie wiem, czy Larian dogadywał się wcześniej z Wizards of the Coast, że oni mają zamiar wprowadzić ten podział na drowy, które są właśnie typowo lord z swornami i jeszcze te dobre drowy, które się w ogóle wzięły znikąd. Salvatore będzie je opisywał teraz w najnowszej książce, ale no właśnie, masz, że drowy to zwykle są te straszne, których się wszyscy boją, a tutaj nagle się okazuje, że były sobie społeczeństwa ogromne drowów, które żyły sobie na powierzchni i były dobre. Przecież neutralne, więc wiesz. To myślę, że to może być trochę dogadane, bo jakoś tak w zeszłym roku, albo w tym, już nie pamiętam, do tych informacji jest tak dużo, że to czasami umyka, poszła oficjalna informacja od Wizardów, że oni będą odchodzić od tego, żeby niektóre rasy były uznawane za złe. No tylko, więc, że wiesz, sama gra ujrzała światło w roku zeszłym, w październiku, a była tworzona już dużo, dużo wcześniej, to ze 2 albo 3 lata deweloperki. No cóż, możliwe, że się nigdy nie dowiemy, czy tam było jakieś dogadanie się. Czy powiem tak, wydaje mi się, że jakby musieli się dogadywać, no bo przecież to nie jest tak, że Larian tworzy swoją własną grę, tylko musiał wykupić prawa autorskie, musiał dostać do tego dostęp, więc skoro dostał dostęp, to się musieli dogadać, jak oni wykorzystują to, co dostali. Mhm. No, konsultować w międzyczasie jeszcze. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam Larian swój homebrew prowadził, dlatego mamy też pomieszanie tutaj spelljammerów i innych rzeczy. Descent into Avernus był pisany wspólnie z Larianem, z Larian Studios, z takich informacji, które mam, do których się dokopałam na przykład, że jako to typowo wprowadzająca historia. No to w ogóle możemy o tym też powiedzieć później, bo ja ocenę właśnie samego Descent into Avernus jako tabletopowego. Mogę kilka rzeczy powiedzieć. Co prawda nie miałam okazji prowadzić, bo ja mam alergię na oryginalne scenariusze. Przepraszam wszystkich fanów, ale dla mnie to jest po prostu koszmar.
Ale rozmawiałam z mistrzem gry, który Avernusa prowadził bodajże już 3 razy. W każdym razie zna już tą przygodę tak, że już prowadzi ją po swojemu. Mm-hmm. I to jest dosyć ciekawe w kontekście Baldura i jak te historie się łączą. Ale to może rzeczywiście później, bo teraz miałyśmy się trzymać... Tak, więc choreografia walk, cutscenek... Walki potrafią być dla mnie właśnie, tak jak mówiłyśmy w odcinku poprzednim, lekko nudne, ciągnące się. I nie masz takiej gratyfikacji na przykład grając magiem, bo tutaj by ci się wydawało, że będą, wiesz, ognie latać, błyskawice strzelać, a to jest gdzieś tam wszystko tak ograniczone. I tutaj to jest taki mój mały zarzut, że nie wiem, a z drugiej strony to nie jest coś tak specjalnego, jeżeli chodzi o wizardów czy sorcererów. Wiesz o co chodzi, mam taki troszkę... Chciałabym, żeby to było bardziej spektakularne, a z drugiej strony to nie jest nic spektakularnego w tym świecie. No, znaczy... Te walki rzeczywiście, im czegoś brakuje. Tak. Brakuje im jakiegoś takiego polotu, takiej widowiskowości trochę, bym powiedziała, tak, miejscami. Tak. Jednak powiedzmy sobie szczerze, nie byłyśmy pewne, czy to jest high czy dark fantasy, albo jak ja to powiedziałam, Die fantasy? Już nie powtórzę tego, bo to wtedy wyszło mi niechcący. Ale teraz jakbym chciała, to tego nie powtórzę. Die hark fantasy. Dokładnie, die hark fantasy. To jest jednak bardziej high fantasy, mimo wszystko. Mimo tych gritty elementów, to jest high fantasy. A przy high fantasy powinno być epicko. Tak. A te walki... Znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Nawet jeżeli masz te walki, masz te kryty, gdzieś wyskakuje na kostce, że jest kryt, ja bym podkręciła to jeszcze bardziej i zrobiła coś jak w Dragon Age Origins, gdzie kiedy wchodził ci kryt, miałeś specjalną animację ze specjalną cutscenką. I to by było super, to by była ogromna gratyfikacja dla fana, a jednocześnie można by sobie popatrzeć na osobę, która zadała kryta. To by było super. No, że na przykład podpaliłeś postać, tak? Że zwykle to jest tak, a tutaj wiesz, spłonęła ci, wiesz. Albo że właśnie spowiłeś ją lodem i roztrzaskała się upadając. Gdzieś tam przy na przykład Hobgoblinie, jak Rogal by uderzał, to właśnie też tutaj takie kojarzenie z Dragon Age'em, że gdzieś w jakiś spektakularny sposób wbić mu miecze czy dagery po pleckach. Super. To by było super. To by było naprawdę fajne, zwłaszcza z tego względu, że przy tych obecnych, tej 20, która się pojawia... Tak. Ona zasłania bardzo jeszcze. Bardzo często ta 20 po pierwsze zasłania, a po drugie to jest tak wykadrowane, że czasami nie widać nic. Tak. Bo jest na przykład, nie wiem, krzak i ta 20. No, tutaj z kamerą są jeszcze spore problemy w Early Accessie. No, ale... także... Jakby było coś bardziej widowiskowego, to by było super. Tu się z tobą zgodzę. Zwłaszcza, że ta choreografia walk, no mówię, to walki były takie trochę nudnawe miejscami. Poza tym właśnie, na przykład masz... ja wiem, że niskopoziomowe postacie mają ograniczone skille i umiejętności. Natomiast tak jak grasz Lazel, to ona po prostu robi ci ciap z góry na dół, żeby to jakoś urozmaicić, żeby raz trochę z boku, albo masz skilla, który odpycha, no to wtedy robi to z półobrotu, albo jeżeli masz sfirem, no to robi to z wyskokiem, ale żeby tego było jeszcze więcej, żeby zwykły atak był jakoś urozmaicony, to by było super. No tak, to by było fajne, bo rzeczywiście te walki były takie miałkie troszkę. No, albo... Brakowało im takiego... No, albo Gail jak rzuca zaklęcie, no to zawsze gdzieś tam rzuca po prostu za siebie, żeby to zrobił jakoś inaczej, żeby tutaj, wiesz, coś poczarował z boku, wypchnął raz ręką, raz z nad głowy, wiesz, coś, żeby było coś jeszcze, coś. Coś tak, tak nieuchwytnego, że sama nie jestem w stanie tego określić, ale... Brakuje mi tego, ewidentnie mi tego brakuje. Takiego polotu brakuje tam troszeczkę. No. I to jest prawda, z tym się zgodzę, że mogłoby być troszkę bardziej widowiskowo. I tym bardziej, że te walki są dość długie. Tak. Tutaj nie ma co się okłamywać, walki są długie i wyczerpujące, bo one, one nie dość, że zabierają ci czas, to naprawdę musisz się na tym skupić miejscami. Żeby coś więcej się działo. To by było fajne. No, tym bardziej, że
Na przykład myśmy nachomikowały strasznie dużo tych zwojów, Tak. a nie było okazji ich używać, co powiem ci, że dla mnie było bardzo takie... Miałam z tym straszny zgrzyt i to też mam wrażenie, że to chyba troszeczkę jakby... ten niezbalansowanie walk tutaj miało na to wpływ, bo No. Wiem, że może ciężko porównać do tabletopów, ale jak kuśpa gram w tabletopy i moja postać dostaje scrolle, to praktycznie zawsze się z tych scrolli wyprztykuje. Bo jest okazja przy czymś tam. No, jest okazja, a jednocześnie bardzo często zaczyna się brakować komórek czarów czy komórek zasobów, nie? Natomiast tutaj, podchodząc do walki, ja wiem, że trochę, ale powiedzmy, że w Podmroku, gdzie Podmrok był rzeczywiście bardzo ciężki, ale jakoś z tych scrolli zapominało się o tych scrollach, a Tak. w ogóle jeszcze sam pasek UI robił się straszny pierdolnik, za przeproszeniem. Bo to rzeczywiście coś ci dochodziło i mogłeś sobie powyciągać te scrolle, ale coś ci, wiesz, więcej skilli i na przykład miejsca na scrolle to już za dużo ci nie zostawało. Przy takich klasach jak Łotrzyk czy Warrior, tak, miałeś tego bardzo dużo, ale jak grałam na przykład klerykiem, gdzie wszystkie te podstawowe miałam, musiałabym używać suwaka, to mi się nie chciało. Także nie wiem, może to jest po prostu kwestia trochę zmiany UI. Albo sortowania w plecaku. Może, to jest, myślę, że może mogliby popracować trochę nad kwestią UI, bo nawet coś takiego, że może nie dawać tych speli w samym pasku, tylko rozwijany przycisk. No masz przycisk na spele pierwszego tieru, klikasz, pokazują ci się te, które masz i dopiero znaczy, z tego wybierasz. Oni i tak to zmienili, bo na przykład miałaś na początku podział w tym pierwszym patchu, że na przykład pierwszolevelowy Magic Missile i drugolevelowy Magic Missile miałaś dwa oddzielne skille. Znaczy dwa oddzielne... dwie oddzielne ikonki. Natomiast oni teraz to zrobili tak, że jak ciśniesz Magic Missile, to możesz sobie wybrać poziom. Więc tego wcześniej było jeszcze więcej, ale to moim zdaniem jeszcze więcej dopracowania potrzebuje, bo i tak robi się straszny mętlik, straszny zamęt. Znaczy, jakby wiesz, postacie casterów zawsze mają to skomplikowanie do siebie, że musisz liczyć te komórki zaklęć, zdecydować, czy z jakiego poziomu użyć i po prostu tych zaklęć masz dużo, zwłaszcza przy takim wizardzie. No tak, ale to na przykład właśnie całość polega na tym, że na pasku, tym wyciągniętym, masz tylko zaklęcia przygotowane. A tam jest przecież jeszcze masa w tych, których masz nieprzygotowanych i tego na przykład na pasek nie wyciągniesz, że na przykład pierwsze wzrokowo co patrzysz, dopiero musisz pomyśleć, że a tak naprawdę mogłam zmienić ten skill na ten. Jakby to było dostępne na pasku zadań, od razu wzrokowo gdzieś tam, to przed walką jeszcze, czy w momencie, że to tutaj ci nie wyszło, okej, cofnęło ci save'a, albo że teraz wchodzimy na taki teren, a nie inny, to na przykład ten set skilli będzie lepszy od tamtego. No, tego mi trochę brakuje. No. Znaczy wiesz, ale jeszcze co do tego, że te zaklęcia są przygotowane przy tych niskich poziomach, to okej, tylko weźmy tak poprawkę na to, że potem taki wizard czy kleryk tych zaklęć przygotowanych może mieć bardzo dużo. No. Nawet tak szybciutko sobie otworzę podręcznik, bo po prostu nie pamiętam z głowy. Spojrzę na wizarda, bo to jest jakby najbardziej magiczna postać, prawda? Tylko podręcznik mi się nie chce otworzyć. Blizzard. Preparing spells. To jest tak. Intelligence modifier i wizard level. No to nawet taka głupia rzecz, weźmy sobie wizarda na piątym poziomie. Jak dobrze ci się trafi, to na tym piątym poziomie możesz mieć już 20 wincie, jeżeli dobrze dostaniesz jakiś przedmiot, który ci da plus 1. Więc to jest już 10 speli przygotowanych. No i jeszcze levele speli. No to piąty poziom to jest trzeci poziom komórek, trzeci tier zaklęć. Także to jest sporo. No, jeszcze tak z ciekawości na tego kleryka, bo kleryk troszeczkę inaczej, bo u kleryka to jest... to jest Wisdom Modifier i Cleric Level. No to też można okować sobie. Tak samo można, przecież Wisdom to najwyżej sobie zawsze trzeba wbić. No prawie najwyżej, ale tak. W każdym razie właśnie. No i cutscenki. Jeszcze coś?
Nie, tylko chciałabym wspomnieć, że rzeczywiście powinni to trochę dopracować w tej walce. No. Ale cutscenki już są zrobione bardzo dobrze. Jeszcze tam są niedopracowane miejscami animacje. Trochę ręce muszą zanimować, bo na przykład najlepszym przykładem jest to, jak tam z cioteczką Ethel rozmawiasz, a ona ma te rączki tak... takie... No zresztą jak te, no i jak Astarionowi się książka przyklei, albo temu Gailowi tak macha tak, tą książką, no. No, ale no to tak. Oprócz tego cutsceny wszystkie są super i tak jak już mówiłam, podoba mi się bardzo to, że jest przybliżenie, że masz rzeczywiście cutscenę. Sporo osób na to narzeka, że to powinno być rozwiązanie tak jak było dawniej, że tylko głosy słyszałaś, natomiast tutaj wyskakiwały gdzieś tam nad postaciami dymki w wyrzucie izometrycznym. Ale ja to bardzo lubię. Ja bardzo lubię tą taką teatralność całości i wiesz, pokazuje ci to bliżej postać. Ja uważam, że to jest wydawanie pieniędzy na rzeczy, które są, wiesz, bardziej kosztowne, czyli voice acting, mock-up i tak dalej, ale jest to bardzo pięknie zrobione, super zaimplementowane i dla mnie to jeszcze zwiększa imersję. Poza tym jest dużo bardziej atrakcyjne wizualnie dla nowego gracza, który na przykład interesuje się visual novelami. Tak, ja tutaj też jestem bardzo za cutscenkami, chociaż generalnie ja lubię gry w rzucie izometrycznym. Taka moja fanaberia, tak? Więc to jest dla mnie plus Baldura, że jest ten rzut izometryczny. Dla mnie to jest fajne, ja to lubię, tak gry w takim rzucie. Ale te cutscenki też są fajne, bo to buduje klimat, powiedzmy sobie szczerze. Właśnie. A jednak Baldur to nie jest... Tutaj, przepraszam, jak kogoś obrażę, jakiś tam Battlefield czy inna gra, w której głównie po prostu idzie, czy Call of Duty, gdzie idziesz przed siebie i strzelasz. Tylko, no to Balduś, jest... słyszysz? Prontuję do mojego Baldusia. On to uwielbia CRPG i tak, że przeszedł nawet Wiedźmina Trójka. No dobrze. No tak, ja nie wiem, czy ty wiesz, ile razy on spację naciska. Znaczy, powiem tak. Ja nie wiem, to spację chyba, żeby przewidzieć dialogi, nie? A on nie wie, o co chodzi, on gra. A na co dzień to no. Battlefield właśnie. No, Waldusia mam takiego totalnie nie-RPGowego. No, ale jest wspaniały w innych aspektach. No. Tak. No właśnie. No, za to mój miśku, Skyrima przychodzi tak, że mnie doprowadza do szewskiej pasji, bo zawsze jak tego Skyrima gra, to ja mam takie, kuźwa, zabiłbyś tego questa, a on idzie przez jakąś górę, przez jakiś śnieg. Ja tak, kurwa, czego nie idziesz po drodze, a on idzie przez jakąś rzekę. No bo po drodze mogą być inne questy. Tak. Ty nie rozumiesz. Nie rozumiem. Nie, ja rozumiem Pawła. Ja bym się z Pawłem bardzo dobrze dogadała, bo Waldek dostaje szału grając ze mną w Diablo. Bo w Diablo, jak masz, wiesz, rifty czy coś, ja muszę zajrzeć w każdy kawałek. Ale to jest na czas. Nie obchodzi mnie to. Tam może być skrzynka albo goblin, wiesz? No. Oj, tak. Znaczy, to dobra. Zresztą z Diablo to jak cię mogę. Ja tych goblinów też lubię szukać, bo goblinki są fajne. One się tak fajnie śmieją. Także okej, okay. Diablo to mogę, ale rzeczywiście, no dobrze, to już wracając do tematu. Tak, wracając do tematu. Cutscenki robią klimat. Cutscenki i powiem ci, jeszcze teraz w patchu 5, nie miałam jeszcze okazji tego doświadczyć, ale zrobili to, co było w Baldurach wcześniejszych, czyli w momencie, kiedy klikasz, pojawiają ci się dialogi. W sensie takie krótkie, że zrozumiałem, idę tam, czy coś. I masz tak samo dla poszczególnych postaci właściwe dialogi, kiedy nimi klikasz. Masz tak samo dialogi, które są w ukryciu, że mówią bardziej szeptem. I na przykład tutaj dla mnie rzecz, którą jak usłyszałam, to mnie totalnie rozwaliła. Astarion wspomina Strada. Wiesz, ja też tak... Co? Ej, I czekaj, idę to googlać, muszę to sobie zobaczyć. YouTube, dej. Astarion wspomina Strada. Coś tam... Właśnie, więc słuchaj, to tak ci po prostu wprowadza jeszcze więcej imersji do świata, ale w ogóle, że Astarion wie o Stradzie, bo to jest pomieszanie podręczników, to jest w ogóle, to nie jest mała rzecz, nie? No, tym bardziej, że na początku jak wprowadzili tego Ravenlofta i tego Strada, tam w ogóle pomieszali, bo zrobili, że Ravenloft to jest tylko Barovia, tak? Tak. I był taki mały fuck up, za który ja miałam straszny, za przeproszeniem,
ból pupy, bo po prostu ja strasznie lubię Ravenlofta. Ja mam z dedekami ten problem, że Forgotten Realms i tak dalej, to niech se będą, ale ja właśnie Ravenloft, Dragonlance, to są tak piękne settingi, to są tak fenomenalne settingi. I jak zrobili tego Ravenlofta, dobra, to ja sobie potem googlę tego Astariona, jak on o Stradzie mówi, bo ja to muszę usłyszeć. Czy wiesz co, może tak zrobimy, jak będziemy omawiać Astariona, to wtedy ci nawet wytnę i podrzucę te fragmenty i będziemy słuchać na bieżąco. Dobrze. Omawiając Astariona. Wow. O, to słuchaj, ale to niesamowite, nie? A, no. Właśnie. Więc to tak a propos wtrąceń, super rzeczy są. Znaczy, bardzo mi się podoba to, że to jest takie nawiązanie stricte do tych pierwszego i drugiego Baldura, gdzie właśnie mówiła twoja postać, mówiły gdzieś tam poszczególne postacie i to wiesz, w zależności od sytuacji, że tutaj stoisz w czymś tam, albo że cię podniesie, że on idzie, że no wiesz, że idzie ci pomóc, bo ci się padło. Fajne. Jeszcze bardziej zwiększa reaktywność świata, jeszcze więcej dodaje do danych postaci. Ale wydaje mi się, że chyba w innych grach z tak jakby tej serii CRPG-a dedykowego też to było. Znaczy w Dragon Age'u też to było. Tak, ale w Dragon Age'u Origins, bo to tak, też były takie króciutkie wtrącenia. Ale to jest BioWare. Tamto BioWare, i to, no to tak. BioWare. Znaczy po prostu wydaje mi się, że Boże, w co Paweł grał? Na pewno ona namiennie gra w Neverwintera, ale to nie to. Chyba w Icewind Dale'a. Tam w Icewind Dale'u też sobie budujesz drużynkę i tam jest chyba tak, jak, że jak oni idą, to tam sobie coś gadają, że idę, czekaj, czy coś takiego. Tak, tak. No. Ale to też takie stare CRPG-owe. Takie stare CRPG-owe. Mi nam się z tym kojarzy, bo czasami właśnie tak jest, że Paweł sobie coś gra, ja sobie czytam i tylko słyszę, tak, to jak te jego postacie marudzą, że właśnie, nie wiem, że zimno, ciemno, mokro, czy coś tam. I Red Alert. W Red Alercie chyba też. Tylko ja tak dawno nie grałam w Red Alerta. Wieki, naprawdę. No ale dobra, czekaj. To w takim razie przechodzimy do bardzo długiego tematu. Implementacji systemu 5e. Poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Więc Dominiko, ponieważ ty się bardziej znasz na stronie tabletopowej, ja zauważyłam z tych takich rzeczy, które mi się najbardziej rzuciły w oczy, to jest rzeczywiście, był na początku problem z disengage'em i skokiem, które zostały teraz w najnowszym patchu, w patchu 5 rozwiązane, w sensie w końcu są oddzielnie masz disengage, oddzielnie masz skok, bo podczas walki to wyglądało rzeczywiście lekko cringe'owo, gdzie odskakiwałeś albo przeskakiwałeś za plecy wroga, przeciwnika, a przy disengage'u to nie wychodziło. Ale to jest jedyna taka rzecz mechaniczna. Drugą rzeczą mechaniczną to jak gram klerykiem, masz bonus akcje i akcje i w jednej i w drugiej możesz leczyć, czyli jest to czar, czyli tak naprawdę jest to niezgodne z systemem. Tak, to jest coś takiego, co jest niezgodne z systemem. Znaczy... W ogóle problem jest taki z tym czarem. No, może od tego zacznę, bo to jest dosyć istotne, że ciężko jest wyczytać, że możesz sobie tylko ten jeden spell rzucić i prawdę mówiąc, przyznaję się bez bicia, że ja długo też byłam w błędzie i myślałam, że można rzucić dwa spele w jednej turze. Dopiero potem właśnie Sep nam powiedział, że... No. Że to tak nie bangla. Nie lubimy Sepa, bo ja mogłam leczyć dużo więcej. Grając klerykiem. Ale tak, rzeczywiście według normalnej zasady jest tak, że jeżeli użyjesz akcji albo bonus akcji na rzucenie zaklęcia pełnowymiarowego, wszystko jedno, czy to jest zaklęcie leczące, damage'ujące, utility spell, wszystko jedno, to wtedy drugą musisz wykorzystać na... Jeżeli to ma być znowu magia, no to tylko cantrip ci zostaje. Tak. I wydaje mi się, że po prostu Larian zdecydował się zrobić takie ułatwienia w Baldurze, żeby po prostu tej walki nie utrudniać. Bo zauważam, że tam jest dużo ułatwień. Jest dużo ułatwień, tak. Których nie ma, po prostu które nie istnieją w mechanice tabletopowego DDK. I tak jak grałyśmy te 30 kilka godzin,
to zauważyłam, że to są zdecydowanie ułatwienia po to, żeby ta walka, ta gra była jeszcze bardziej łatwiejsza. I nie wiem, czy to jest po prostu zwykły pragmatyzm na zasadzie, że kurczę, tych zasad jest dużo, każda klasa postaci ma inne, a tym bardziej, że w przypadku, w którym jest drużyna czteroosobowa, to tak naprawdę musisz znać cztery klasy. No. Bo jak grasz sam w tabletopa, to masz inne osoby w drużynie, ale to są postaci, które kieruje inny człowiek. A jak grasz w Baldura CRPGa, to musisz znać cztery klasy postaci i wiedzieć, jak używać ich umiejętności. A mało tego, zarzut, który się pojawia też bardzo często, że drużyna jest za mała, ponieważ w oryginalnych Baldurach kompanów było sześciu. W sensie drużyna składała się z sześciu osób. Dobrze pamiętam? Z sześciu? Ośmiu? A możliwe, że było z sześciu, bo w Icewind Dale chyba też było sześciu osób, bo jak każdy. Znaczy, Icewind Dale to inny ten, ale wiesz, w każdym razie była dużo większa. No i teraz właśnie problem taki, że nawet mając ograniczoną, nie poznajesz backgroundu, tak jakby, także innych postaci, ale to się tyczy bardziej fabuły niż systemu. Natomiast tutaj mi się wydaje, że te cztery osoby to jest bezpośrednie nawiązanie do tabletopów, ponieważ większość przygód jest pisana na 4 do 5 osób. 4 do 6 tak naprawdę. 4 do 6, okej. Tak, bo... Gdzie bardzo trudno jest zebrać nawet 4, nie oszukujmy się. No. Jak ktoś potrafi szybko zebrać więcej, które są naprawdę rzetelne i przychodzą non-stop, to kudosy. Tak, kudosy. Znaczy, ja powiem tak, nawet po tym stradzie, którego już wspominałyśmy i którego zresztą próbowałyśmy tam grywać, no to strad jest teoretycznie napisany na 4 do 6 graczy. Ja wam prowadziłam, was trójka była na tym stradzie. Tak. Było ciężko miejscami. Było ciężko bardzo. Miejscami, bardzo. I tak, rzeczywiście, no ale większość tych przygód jest raczej czteroosobowa. To tutaj masz rację, bo nawet zresztą rozmawiałam z fellow GM, przepraszam, DM, bo Dungeon Master, fellow DM, mieliśmy rozmowę na ten temat i on też tak powiedział, że właśnie większość tych przygód jest robiona na cztery osoby. Także też ta drużyna czteroosobowa ma to sens, tylko rzeczywiście dla nas, jako dla gracza, jest to utrudnienie, bo w tym momencie musimy się nauczyć czterech klas postaci. Tak. A jeszcze nie daj Boże się okaże, że któraś klasa nam nie leży, któraś postać nam nie leży i stwierdzimy, że wymieniamy jednego z tych NPC-ów, to musimy się nauczyć kolejnego. No. Albo mało tego, bo tutaj wiesz, Lazel jest w miarę prosta, a Astarion jest w miarę prosty. Jeżeli weźmiemy sobie Tifa, a nie Arcane Trickstera, no z Lazel tak samo, bo to w zależności czy weźmiesz sobie Eldritch Knighta, czy zwykłego Warriora. W każdym razie, jakby ci wszystkie cztery osoby były casterami, a to tego jest tyle, że ja nawet przechodząc po raz piąty, czwarty, piąty i mając gdzieś tam swój background, że znając piąte przez dziesiąte, nawet z klasą kleryka nie byłam w stanie ogarnąć wszystkich czarów, bo się sporo pozmieniało, plus pamięć już trochę nie ta, a nie miałam czasu, żeby zagłębić się znowu w wersję z podręcznika, wiesz o co chodzi. Więc tego jest po prostu bardzo dużo i biorąc pod uwagę, że właśnie jeszcze czterech casterów by ci wpadło, to No, ale to też jest bardzo mocno kwestia, zauważyłam, czy to się może zmienić oczywiście w ostatecznej wersji. Tylko mam tak wrażenie, że ten Early Access jest tak zbudowany, że musisz mieć jakąś postać z dostępem do healii, bo niby są te potionki, ale ten heal no jest potrzebny. Jest, no. Więc tutaj się robi taka kwestia. Z klerykiem mi się, w sensie jak sama grałam klerykiem, grało mi się prosto. Znaczy w tak, miarę, więc, względnie. Więc to jest taka kwestia, że przynajmniej jedna z postaci musi być klerykiem. A jeżeli nie lubisz Shadowheart i nie chcesz jej brać do grania, no to jakby ty jesteś zmuszona do wzięcia tego kleryka. Nie jesteś, możesz sobie, bo tutaj wiesz, albo barda, żeby cokolwiek leczącego, bo tak reszta da rady na potionkach, można też scrolli używać, ale żeby jedna osoba rzeczywiście miała tego zapasowego heala na wszelki, to jest dobra rzecz. I wiesz, i to mam wrażenie, jest to takie troszeczkę ograniczające.
Dlatego też wydaje mi się, że ta właśnie mechanika jest tak bardzo ułatwiona, jest zmieniona na to ułatwienie, żeby po prostu można było ogarnąć te cztery postaci. No, to raz, a dwa, rzeczywiście gdzieś tam w tabletopach jest inaczej, bo tak naprawdę GM dostosowuje wszystko pod graczy, których ma, znaczy no nie wszystko, tak, ale jest łatwiej pod tym względem, moim zdaniem. Tak, jest w tabletopach. No ale też to wszystko się rozbija o to, że nawet to kontrolowanie postaci, prawda? Tutaj dużo rzeczy jest po prostu zrobionych w taki sposób, że używasz umiejętności po prostu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, a w tabletopie to musisz spełnić tam jakieś wymagania, tak? Że musisz, nie wiem, się ustawić odpowiednio, coś tam zrobić i tak dalej. Mieć suple odpowiednie. W sensie, tak. No. Więc mam wrażenie, że po prostu zostało to jak najbardziej ułatwione i ta implementacja poszła w takim kierunku, żeby to uprościć, żeby pozbyć się tych wszystkich dodatkowych zasad. I prawdę mówiąc, wolę sobie tłumaczyć, że to jest powodowane tym, że właśnie chcieli, żeby ta walka była, wiesz, bardziej przejrzysta i łatwiej szła, a nie dlatego, że niestety, przepraszam, że to powiem, ale piąta edycja to już jest taka troszeczkę wersja dla nieogarniętych, mówiąc delikatnie, bo po prostu... Oj, dla osób, które chcą właśnie wejść, tudzież sobie przypomnieć wszystko, no. Ja, widzisz, nie grałam lat X i dalej mam problemy, żeby wszystkie reguły spamiętać. Tego jest naprawdę dużo, to nie jest proste. Poza tym mi się wydaje, że Larian też, oni pracują dalej nad balansem, ale nie ma jeszcze wszystkich speli i tak dalej i sądzę, że tego jeszcze po prostu nie wyważyli w odpowiedni sposób. No, to też prawda, bo też kwestia taka, że tych speli, które były dostępne, było mało w sumie. Było w sumie mało i wiesz, i dużo rzeczy nie można było brać, ale to jakby bolączka early accessu, tak? To jakby nie można mieć tutaj pretensji o to, że nie ma jeszcze wszystkiego, bo nie było wszystkich klas, nie było wszystkich ras, no to też speli też może nie być wszystkich. Prawda. Okej. Okay. To czekaj, tutaj omówiłyśmy turowość. Jak widzisz, znaczy, bo tutaj też głosy się pojawiają, że turówka nie pasuje do Baldur's Gate'a. Gdzie ja uważam, znaczy inaczej, bo to wszystko zaczęło się od tego, że w Baldur's Gate 1, C2 miałaś aktywną pauzę, tak zwaną. I wszystko niby opierające się na 2E, ale to wszystko działo się gdzieś tam w tle, wszystkie role i tak dalej. Natomiast tutaj masz, widzisz po prostu, jaką masz szansę na trafienie itp. itd. Natomiast ten system turowy, w którym Larian się specjalizuje tak naprawdę, no bo to jest takie Larianowe w tym przypadku, no powiedzmy, że bardzo. No, w Solasta ma na przykład tak samo turówkę, ale jest to lepiej zaimplementowane. Znaczy system 5e jest lepiej zaimplementowany. Natomiast tutaj mi się wydaje, że to jest jak najbardziej oddanie tego vibe'u tabletopowego. Tak, chociaż i tak ta turówka nie do końca mi się podobała, bo nie podobało mi się to, że jak dochodziło do twoich postaci i na przykład obok siebie był, powiedzmy, nie wiem, Astarion i Layzel, to tak. Mogłaś zadecydować, które z nich będzie pierwsze. Tak. I na przykład mi się to nie podobało, znaczy ja sobie zdaję sprawę, że to jest kolejny krok w stylu ułatwienia, ale mi się to osobiście nie podoba, bo jestem przyzwyczajona do tego, że mamy ten tor inicjatywy i jeżeli ten Astarion jest na tym torze inicjatywy po prostu wyżej, to jest wyżej i tyle. No. Tym bardziej, że nawet jest, nie wiem, czy to jest pisana zasada podręcznikowa, czy to jest taka niepisana, wiesz, grzecznościowa, że jeżeli powiedzmy i Astarion ma 18 na inicjatywie, i Layzel ma 18 na inicjatywie, ale Astarion ma wyższą zręczność, więc jest wyżej. No. Więc to nie liczy się rzut kością, tylko jakby... A jak oboje mają tyle samo zręczności? No to już chyba wtedy grzecznościowo można się dogadać. Kto ma więcej inta? Wisdomu. Ten ustępuje. Właśnie. Także wiesz, to już, dlatego mówię, nie wiem, czy to jest zasada z podręcznika, czy nie pisana, bo jakby po prostu jak byłam uczona grania w piątkę, co też powiedzmy sobie szczerze, że to nie było tak, że przeczytałam podręcznik od deski do deski, tylko po prostu, wiesz, metodą prób
prób i błędów, trochę czytania podręcznika, trochę grania, także no. Wiesz, najlepiej się w ten sposób nauczyć. I więc wiesz, to mi przeszkadzało. Skoro ten nastawny jest pierwszy, to niech będzie pierwszy, a nie, że najpierw Lejzel, a potem on. Mi przeszkadzało to, że ten system, jak są połączone właśnie postaci, źle działa, bo w momencie, kiedy naciśniesz spację na przykład, zamiast przełączyć myszką, to potrafi ci przeskoczyć o całe dwie osoby. I o. Na przykład jak masz właśnie Astariona z Lejzel obok siebie, potrafi ci zrobić atak Astarionem, natomiast później ci pomija po spacji zupełnie Lejzel. I to jest źle zrobione, nad tym musi po prostu Larian chyba popracować. Natomiast ja nie wiem, no nie korzystam z tego aż tak bardzo. W sensie to parę razy się zdarzyło, ale to też było w pewnym momencie, że chyba dopiero od patcha trzeciego albo czwartego, jak zaczęłam przechodzić to jeszcze raz, zorientowałam się, że tak można robić. Więc no. Brawo ja, ale tak, no. Ja w ogóle powiem, że mówisz, że są zarzuty, że jest ta turówka, a tak. Powinna być aktywna pauza. Powiem ci na przykład, jak to wygląda z mojej perspektywy. Jednym z powodów, dla których ja właśnie nie przypadam za CRPG-ami, to takimi drużynowymi, jest właśnie wszystko jest aktywne. Tak. Nie pasuje mi to. A właśnie to, że tutaj dali turowość, to jest fajne, bo to jest dedekowe. W dedekach były tury. No ja się tak czuję właśnie jakbym, znaczy jak zaczęłam grać, to się tak czułam, że rzeczywiście jestem rzutem kością i to wszystko, to mi przypominało to bardzo tabletopy. No. Natomiast aktywną pauzę, jeżeli by mieli zrobić, to musiałaby to być aktywna pauza, która dużo bardziej przypomina Dragon Age Origins, aniżeli stare Baldury. Bo w starych Baldurach to było, za dużo się działo, to był rzut izometryczny, to było wszystko za daleko, nawet nie mogłeś za bardzo wcelować w daną postać, także przy Dragon Age'owej aktywnej pauzie to się sprawdzało, przy starych Baldurach nie. I dla mnie, według mnie, przez takich ludzi przemawia po prostu sentyment ogromny do starych części. No, ja nie mogę powiedzieć, że tego sentymentu nie mam, natomiast to się zmienia, no. Tak, to się zmienia. Rynek to, wiesz, 20 lat tworzenia CRPG-ów, no nie można wymagać, że wszystkie gry będą na starą modłę, tak jak gry stare, no. No to tak samo jak, nie wiem, w MMO nagle nie mielibyśmy patrzeć w górę, no bo to wszystko powinno być wzorowane na Tibi, nie? Więc no co mam ci powiedzieć więcej? No po prostu to idzie do przodu i ja się bardzo cieszę, że to idzie do przodu. Te stare gry zostawmy gdzieś tam w spektrum sentymentu, to tak jak ostatnio przechodziłam Mass Effect 1, dla mnie to nie jest już to samo. To była jedna z moich ulubionych gier, ale po przejściu jej w edycji legendarnej wszystko ładnie, super, natomiast niech ten sentyment sobie zostanie, nie grajmy, znaczy nie, ja wiem, że ja nie będę w to grała więcej bądź zbyt często, wolę i animację i wszystko od Mass Effect 2, bo to się ładniej zestarzało po prostu i ta gra jest dalej w jakiś tam sposób na czasie. Nie, to pewnie, znaczy jakby ja rozumiem ten sentyment, tak, bo tak. Też sama mam kilka jakichś tytułów, do których ten sentyment mam. Tylko, że ja właśnie siedzę w nich właśnie w ramach sentymentu. Mhm. I na przykład jeden z takich tytułów, który mi od razu przychodzi do głowy bez zastanowienia, to jest Hiroshi Trójka. No. I jakby mi ktoś teraz powiedział, że dostanę Hirosów Trójkę, dosłownie tą samą grę, tylko wiesz, odświeżoną i tak dalej, to... Bo niby ta piątka i ta szóstka miały być takie trochę jak Trójka, ale tak... Jak mam ochotę pograć, to po prostu sobie odpalam Hirosów Trójkę, koniec. Mhm. I tyle. Dlatego też wydaje mi się, że... Wiesz, tutaj... ale Hiroshi Trójka to też jest bardziej strategia. A tak, to też jest gra innymi prawami się rządząca, nie? Gdzieś tam. No. RPG to jest takie... To jest niby gra, niby, wiesz, niby tutaj historia, ale to są gry, które się bardzo specyficznymi zasadami rządzą. Mhm. I tutaj tak. No nie wszystko niestety, zwłaszcza jeżeli chodzi o mechanikę, nie wszystko się dobrze starzeje. Mechanika, no, animacje, historia zostaje, wiesz, ponadczasowa. Historia jest ponadczasowa. Tutaj tam, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no po prostu rynek poszedł już do przodu i ja rozumiem to, że chcą próbować nowych rzeczy. I ja się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę, że próbują nowych rzeczy. No to jest dobre, że próbują w nowy ten.
w nowym kierunku. Wydaje mi się, że po prostu jest kwestia tego, że osoby, które oczekują, że Baldur 3 będzie kopią 1 i 2, taką 1 do 1, no to trochę nie. Się mogą przejechać, bo... A to nie, to na pewno. Po pierwsze, to nie jest to samo studio. Po drugie, to jest 20 lat później. No to wiesz, to już nawet z samego względu na to, że to jest Larian. I moim zdaniem to jest trochę na zasadzie, że Wizards of the Coast miało pełną świadomość, komu oddaje tytuł w momencie, kiedy przekazało prawo Larianowi. Larian wcześniej się ubiegał o prawa do zrobienia gry z Baldura, ale Wizardzi nie dali. Później trwały negocjacje chyba z Obsidian, ale to się jakoś tak rozpłynęło i Wizards of the Coast zwrócił się później sami się zwrócili do Larian Studios z powrotem, więc oni, no to była przemyślana decyzja i jak na moje, to znaczy, tak patrząc z boku, gdzie ja wcześniej Larian Studios za bardzo nie znałam, wiedziałam, że są DOSy, wiedziałam, że jest pierwsze Divinity, ja uważam, że podjęli świetną decyzję. Patrząc po prostu na to, jak co wygląda i jak się ma rynek gier deweloperski. Też mi się tak wydaje. Także może podsumowując, bo troszkę znowu robimy dygresję. Tak, znowu dygresję, lecimy. Skończyłyśmy. Turowość. Dialogi tak. I drzewka dialogowe. To jeszcze możemy przelecić, jak to się ma do tabletopów. Ojej. Bo mi się wydaje, że całkiem nieźle, jak na CRPGi. Powiem tak. Możliwe, że pełna gra da jakby lepszy zasięg wyborów, bo tutaj bardzo często miałam sytuację, że po prostu odpowiedzi, które były dostępne, były poza zasięgiem tego, jak założyłam, że powinna się zachowywać ta nasza postać. To jest pierwszy krąg ale na nie. Powiem ci, że Sven sam nas poprosił, żebyśmy grali złymi postaciami. Mamy dostępne złe i neutralne postacie i on bardzo, bardzo chciał, żebyśmy pograli sobie w zły sposób. Zły alignmentowo w sensie. No to więc... ja troszkę jakby tutaj zrobiłam ten błąd, że stwierdziłam, że chaotic good postać, ale tak jakby drugi krąg, dlaczego mi odpowiedzi nie pasowały. Bardzo często te odpowiedzi były też takie, że nie dość, że nie pasowały tej mojej wizji w którą miałam w głowie, to nie pasowały mi, jako Dominice. To było to przestrzał jeszcze zupełnie nie w temacie, bardzo często. A to już swoją drogą, że zupełnie nie w temacie, ale wiesz, ale to był... I tak jakby trzeci krąg, który mogłabym podejmować decyzję, to jakbym grała nie na poważnie, tylko tak wiesz, totalnie for lulz. To wtedy może by te decyzje były dla mnie fajne. Także tych decyzji było. Było dużo, ale ja nie czułam się w nich dobrze. Nie czułam w nich swobody. Okej. Okay. Czyli no, jak dla mnie, gdzie grając... Znaczy, bo to jest znowu. Przy tabletopach masz po prostu... Co zrobisz, to zrobisz, bo wszystko przejdzie. Wszystko, absolutnie wszystko. Natomiast tutaj to jest ograniczenie CRPGowe, no nie możesz. I tak te drzewka moim zdaniem są bardzo, bardzo rozwinięte. Ale to gdzieś tam... No, Larian, właśnie dzięki tym drzewkom dialogowym i reaktywności świata moje serce podbił, jeżeli chodzi o właśnie gry komputerowe. Także... Ja uważam, że to jest bardzo rozwinięte i w dobrą stronę idą. Może rzeczywiście jeszcze miejscami to nie jest do końca tak, jak powinno być, ale może to jest po prostu znak early accessu i później będzie tego więcej. No to tak, to jest coś, o czym kilka razy rozmawiałyśmy, że to może być po prostu bolączka early accessu, tak? Że tak. A jeszcze nie wiemy, na ile się zmieni cała historia, bo to też może być, wiesz... Też może być, to prawda, bo to jest historia, która jest ciągle tworzona i dopracowywana, także... Tak. Jeszcze nie jest zakończona, bo to właśnie. Wywiad sprzed miesiąca chyba, że Sven napomknął, że jeszcze ostatniego aktu to jeszcze go nawet nie piszą, tylko go tworzą tak, żeby zamknąć całość. Proszę. Także to jest ciągle work in progress i to taki bardzo progres. No tak, to jest bardzo in progress, także dużo się jeszcze może zmienić. No mówię, no niby tych wyborów było dużo, tylko mówię, jakoś do mnie nie przemawiały. Ale no tak, dobra. No, tam było trochę. Co mamy dalej?
Dalej mamy koniec na dzisiaj. Tak, okej. Dalej, dalej mamy koniec na dzisiaj. Na dzisiaj to zostanie nam jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden odcinek. Ale zobacz, ile emocji ta gra wzbudza. Prawda? Ale to fajnie, bo my to obgadujemy, wiecie, jednym ciągiem, natomiast wy to oglądacie to co tydzień. To też troszkę inaczej, a z drugiej strony można chyba trochę przemyśleć to, co żeśmy powiedziały. No. Na dzisiaj kończymy? Na dzisiaj kończymy. Napiszcie, czy macie bardzo podobne odczucia do którejś z nas. Tak, bo my tutaj cały czas w opozycji jesteśmy. Aczkolwiek w tym odcinku się całkiem sporej ilości kwestii, w wielu kwestiach się zgadzałyśmy. Tak, ale wiesz co, myślę, że dlatego, że mówiłyśmy o takich jakby rzeczach neutralnych, takich jak muzyka... Tak. Otoczka. A to jest dobre, to jest po prostu dobre. I tak, chociaż tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, to nie jest gra, którą kupię i w którą zagram, ale doceniam naprawdę ze względu na wizuali, audio. Będziesz oglądać, jak ja gram. Proszę. No. Ale ty nie lubisz elfów. O nie. Będę grała drołką. O nie. Ojej. Sorry not sorry. No, sorry not sorry, dokładnie. Sorry not sorry. No dobra. No to w takim razie do zobaczenia na następnym podcaście. Albo z Mass Effecta, albo tutaj z Baldura. Gdzie się zobaczymy. A Dominika zaprasza na media społecznościowe. Tak, na Facebooka, Instagrama, linki tak. Zawsze są w opisie na dole, zapraszamy do klikania i komentowania, o czym już mówiła Monika. A co z misiem gry? Misiem gry? No, misia gry też tam będziemy linkować na dole. Więc nie wiem, kiedy będziemy publikować te odcinki, ale tam u niego na kanale na pewno coś będzie nowego, ciekawego, także zapraszamy do słuchania, co on tam ma dobrego. Tak jest. No, to do zobaczenia w następnym odcinku i pa, pa! Do usłyszenia.